Witamy wszystkich serdecznie na kanale Prosto z Grudziądza. Dzisiaj nasz pierwszy odcinek z Nadwarty. Jesteśmy w Poznaniu, czyli Prosto z Grudziądza nadaje prosto z Poznania. Przyjechało do Poznania w końcu. Jesteśmy w Poznaniu. Witamy Was serdecznie razem z Jackiem. Jackuś, przedstaw się, to jest piesek mojej mamy, chodź Jackuś. Ze schroniska zabrany, przekochany. Bardzo sympatyczny i jeszcze raz, tak jak wszystkim mówię, chodź kochany, bierzcie takie zwierzaki ze schronisk, naprawdę możemy im pomóc, a one dają nam tyle miłości i tyle szczęścia. Są prawdziwi przyjaciele, tacy naprawdę od serca. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do oglądania. Teraz będziecie zwiedzać Poznań. Zapraszamy i zapraszamy do adopcji piesków, do pomocy dla zwierzaczków. Dzisiaj taki krótki, wstępny odcinek z Poznania, z Nadwarty. Chcieliśmy Wam tylko tutaj na początku pokazać, pokazać się, że w ogóle jesteśmy tutaj. Przejdziemy się, to będzie króciutki spacerek wzdłuż mostu z Nadwarty. Już tutaj mamy wszystko. Na śmieci, jak widać. Nie? Na śmieci to jest tradycyjnie nasze, może już nawet nie tradycyjnie, bo jak widzicie, nie wiem czy to będzie widać, ale jest. Jest naprawdę masakra. Tu by trzeba było przyjechać naprawdę chyba starym, żeby to wszystko ogarnąć i naprawdę dużo jest śmieci. Nie wiem czy to widać z góry, ale jest. Tutaj mamy do paintballa, chłopcy dopiero skończyli zabawę. Tam u góry widzimy pozostałości elewatory po młynie. Już odcinek mamy nagrany. Zapraszamy na odcinek w przyszłym tygodniu. Ten nagrywamy z telefonu. Także o tym młynie trochę Wam opowiemy w następnym odcinku. I idziemy dalej. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tu coś nadjeżdża nam jakiś pojazd. Także pozdrawiamy wszystkich miłośników, fanów kolejnictwa PKP Cargo. Mano przejechał. No szkoda, że taki krótki, przed chwilą przejeżdżały dwa takie dosyć spore, długie składy. Także my się poruszamy dalej z tamtej strony. Tak to nam się prezentuje. Już tu jest wszystko obczajone. Zobaczyliśmy, że tylko przyjechać tutaj na magnes. No niestety tak jak wspominałem, nie mogliśmy. Przyjechaliśmy tym razem pociągiem tutaj. Do pociągu ciężko jest jechać z wiadrem, z magnesem, ale nic straconego przed nami. To jest jeszcze dopiero początek, także... To jest dopiero początek, na pewno jeszcze parę razy tutaj będziemy. Mam nadzieję, że następne wypady już przyjedziemy samochodem. Spójrzcie, jak to się pięknie tutaj prezentuje. Warta Wisła jest piękna, ale tutaj też jest bardzo ciekawie. Dużo dostępu do wody, żeby można było sobie porzucać pod mostem z jednej, z drugiej strony, chociaż tutaj jest teren wodociągów. A przed nami jest dębina, do której idziemy. Lasek. Jest lasek, witamy znowu ponownie. Jedzie kolejny skład. Pozdrawiamy pana Zielonkę i resztę. Pomknął. A my poruszamy się dalej. Mostem Nadwartą. Naprawdę ciekawe tutaj są okolice. Lubię takie klimaty. Na pewno większość z Was też lubi przebywać nad wodą, a żal się stąd oddalać. Naprawdę jest tutaj pięknie. Wiosną i latem na spacer do dębiny z psiakami. Naprawdę świetna sprawa. Z psiakami, bez psiaków. Pięknie jest. Idziemy dalej. Idziemy. To będzie taki krótki odcineczek, żeby Wam pokazać. Tylko pokazać się, że jesteśmy w Poznaniu. Za chwilę ten film wrzucimy. I że Joanna faktycznie jest z Poznania. I że w końcu dotarliśmy, chociaż z niemałymi problemami, bo chcieliśmy już przyjechać wcześniej, ale nie wszystko się
Za mało czasu jest po prostu na wszystko. Tak układa, idź. Nie wszystko się tak układa, jak się powinno. Mało czasu na wszystko. Także my i lecimy dalej. Jeszcze wam tutaj pokażemy wartę. Szkoda, tam jakiś kościółek jest z tyłu. Elewatory po młynie. No i ile będziemy w stanie wam pokazać z tej krótkiej wycieczki naszej z Poznania. Nie wiem, do kiedy tutaj zostaniemy, ale filmy będą wrzucane w przyszłym tygodniu, jak wrócimy już do Grudziądza. Kolejny skład. Kolejny raz pozdrawiamy panów wszystkich w kolejnictwach. Piękne uczucie, jak się stoi na tym moście, jak ten most się ugina, jak taki towarowy skład przejedzie. Także jeszcze raz pozdrawiam was wszystkich miłośników kolejnictwa. Mamy was sporo znajomych i dziękujemy tym odcineczkiem krótkim. Zapraszamy na przyszły tydzień. Postaram się dla was nagrać jak najwięcej materiału z Poznania. Także my się na ten czas żegnamy. Miłego weekendu wam życzymy, dopiero się rozpoczyna, także miłej soboty, niedzieli. Wypoczywajcie, odpoczywajcie, wychodźcie na świeże powietrze, o ile macie pogodę. Chociaż w takim stopniu, jak my mamy, nie jest najgorzej, oby było lepiej, tego wam wychodzić, życzymy. Wychodzić, nie bać się i... I wypoczywajcie. Używać świeżego powietrza, jak najwięcej, zażywać jak najwięcej świeżego powietrza. A my zapraszamy na przyszły tydzień, na kolejne odcinki z Poznania. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie.